Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Hemotion i Will Cleaner, który jest zasadowy i pachnie zasadową pianą. Pro Elite miało taką. On jest przełamany. On gdzieś tam jakby niby marcepanik się pojawiał, ale zapach typowej takiej zasady on tam jest. On bardziej dominuje, ale nie jest źle. Co do samego produktu. Praca w koncentracie. Słuchaj, spoko. Fajnie na początku, później ta piana na maksa się ubija. Naprawdę taka się robi gęsta i ta praca nie jest przyjemna. Produkt bezdotykowo niewiele działa. On musi być czymś ruszony, czyli pędzelkiem, rękawicą. Tak jak było widać na filmie, całkiem nieźle to wygląda. Jedyny minus to jest to, że kurczę, jak zarzuciłem na szczotkę wewnątrz felgi, słabo się tam pienił. Nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane. Zauważyłem, że on nie lubi wody. Jak właśnie 1 do 10 czy 1 do 5 już nie ma tej piany. Ogólnie przyjemność pracy tym produktem wtedy spada na maksa. Nie ma jej. Tak jak widziałeś, 1 do 10 sobie odpuściłem, w ogóle nie było sensu. Także ten produkt tylko i wyłącznie w koncentracie. Producent tutaj w ogóle napisał, że usuwa zabrudzenia drogowe. No zgadza się, na feldze, jasne. Nagary, smary, oleje, woski, silanty. O kurczę, czyli mocarz. I czy tak jest? Zobacz. Znacznie osłabło, co? Na feldze siedział ponad tydzień bidłax od Bipro, który nie jest jakimś tam, że tak powiem, gówniarzem. Naprawdę potrafi posiedzieć. A ten produkt go znacznie osłabił. Naprawdę zdjął sporo z niego i później wskoczył jeszcze Aqua. Być może troszeczkę też przytkał ten wosk, ale już niestety ten wosk nie odżył, tak jak wcześniej, także zjada. Tu producent nie okłamuje. Mocny w ogóle produkt. I ja, jeżeli chodzi o bieżące mycie, odradzam. Dla mnie to jest produkt na szczury. Przy silniku nie sprawdzałem, bo do tego mam inne produkty. Ten, jeżeli masz mocno dojechane felgi, rzeczywiście zrobi robotę. Ale tylko i wyłącznie mechanicznie, czyli pędzelkując. Sam z siebie, jeżeli go zarzucisz i spłuczysz, on niewiele działa. Jakoś tak jakby nie ingerował w ten brud, kurczę. Tak jakbyś siedział na zewnątrz tego brudu i w ogóle go nie podżerał.
W dalszym ciągu moim ulubionym cleanerem, wheel cleanerem zasadowym jest XCD, tu się nic nie zmienia, ale produkt całkiem ciekawy. Najlepsze też, raczej najlepsze, fajne jest też to w tym produkcie, że on podczas pracy w ogóle go nie czuje. Ten zapach zasady i tego marcepanka, gdzie się tam gdzieś pojawia słodki taki, też znika. I to jest fajne właśnie. Wolę, żeby produkt nie pachniał i śmierdział zasadowo, więc pod tym względem spoko. Jak dla mnie, produkt warty uwagi. Produkt warty uwagi, ogólnie praca nim całkiem przyjemna, dramatu nie ma. Szkoda, że po rozcieńczeniu niestety nie daje takiej frajdy i praca tylko i wyłącznie gotowym produktem. Moją opinię już znasz, ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!